planowane dofinansowanie skorygowano, no niestety tu zmniejszono ponad 6 milionów. W związku z tymi korektami dofinansowań, rozłożenia terminów i wartością kosztorysową oczywiście należało urealnić udział własny gminy, który, jak Państwo wiecie, mamy zabezpieczony w poszczególnych latach no, z kredytów i pożyczek. W związku z tym to, że zmniejszył się kredyt na koniec 2017 roku poprzez wprowadzony ten, no to dalej na następne lata, jak Państwo popatrzycie w tabelkę, może już tutaj nie będę mówić o szczegółach konkretnych, ale są zmiany już na 2018 rok, gdzie zadłużenie sięga około 30 milionów. No ale przy tak wielkich przedsięwzięciach, no oczywiście ciągle podkreślamy, że jest to wartość kosztorysowa i po przetargach te wartości mogą ulec zmianie, no i też kredyty ulegną zmniejszeniu.